Trzeba będzie coś wymyślić na początek. Why is it important to study history? Well, first of all, it's fun. Kolejny odcinek powtórek naturalnych z historii. Krucjaty. Jeden z tematów, których zupełnie nie rozumiem. Krucjaty tak nienawidziłem słuchać. Krucjaty nie są żadnym popisem ze strony chrześcijańskiej w żaden sposób. Nie jest to żadne osiągnięcie dla nas. Ciężko wskazać kraj albo region konkretnie, który by na krucjatach zyskał. Kilka mitów, to jednym z nich jest fakt rozumienia krucjaty jako coś, co warto studiować, jako wybitne osiągnięcie. A drugi to na przykład mit, że Polaków nie było w krucjacie. Byli. Ale to już właśnie teraz obaliłem ten mit. Czasem byli. 1095 rok, czyli pierwsza krucjata, to jest końcówka XI wieku. Aż do 1270 roku, chociaż były jeszcze pewne spin-offy później, ale generalnie to koniec XI wieku i końcówka wieku XIII. Skąd pomysł taki się pojawił u papieża Urbana II, bo on jest winnym, żeby namówić na synodzie w Clermont w 1095 roku ludzi na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Jak to zawsze w historii, jedno będzie wynikać z drugiego i w tym przypadku to, z czego wynika postanowienie Urbana II, to sytuacja w Ziemi Świętej sprzed roku 95. Czyli zamieszanie spowodowane walką pomiędzy obecnymi tam muzułmanami a Cesarstwem Bizantyjskim, którego tereny ścierały się bezpośrednio z terenami chociażby Turków Seldżuckich. Ważnym wydarzeniem, którego nikt od was nigdy nie będzie jakby egzekwować, ale warto rozwiedzieć, żeby zrozumieć cały proces, to rok 1071, w którym Cesarstwo Bizantyjskie ostatecznie przegrywa swoje batalie z Turkami Seldżuckimi. W tym roku Cesarstwo Bizantyjskie decyduje się poprosić o pomoc z chrześcijańską Europę Zachodnią. Zwracają się do papieża Urbana z prośbą o pomoc militarną. Odpowiedzią na to jest synod w Clermont, na którym przekonany papież Urban II nawołuje chrześcijańską Europę do ingerencji zbrojnej na terytorium Ziemi Świętej w ramach pomocy Bizancjum oraz też widząc w tym oczywiste korzyści. Wyprawa dochodzi do skutku. Jerozolima zostaje zdobyta. Mało tego, bardzo dużo ziem okolicznych zostaje zdobytych, takich jak na przykład Anatolia. Bardzo dużo się w tej wyprawie, oczywiście są olbrzymie straty w ludziach. Największy sukces, czyli zdobycie Jerozolimy, nie był tak naprawdę zasługą krzyżowców w żadnym stopniu. Było szereg innych przyczyn, takich jak brak współpracy pomiędzy Szyni. Pierwsza wyprawa krzyżowa kończy się na zdobyciu Jerozolimy zaliczoną misją. Przechodząc dalej do następnych wypraw, o drugiej nie ma de facto co mówić. Trzecia krucjata to ta najgłośniejsza, nazwijmy to. Warto sobie zapamiętać, kojarzyć jako starcie tytanów. Po jednej stronie w obozie islamu staje Saladyn, a z drugiej strony, ze strony chrześcijańskiej, staje aż trzech fantastycznych dowódców, z czego jeden wyróżnia się naprawdę i warto o nim wspomnieć, to znaczy Ryszard Lwie Serce, czyli najbardziej znana osoba, jeżeli chodzi o krucjaty w ogóle, Filip, król Francji i Henryk Barbossa, czyli władca Imperium Rzymskiego, to znaczy Imperium Niemieckiego. Trzeciej wyprawy krzyżowej, która na początku za cel wzięła sobie znowu zdobycie Jerozolimy, która została stracona kosztem Saladyna właśnie przed rozpoczęciem trzeciej krucjaty, ten cel nie zostaje wypełniony. Czy krzyżowcy nie odbijają Jerozolimy? Zmienia się w ogóle rozumienie krucjat, bo nagle okazuje się, że Jerozolima jako cel strategiczny nie jest tak ważna jak szereg innych państw. Ostatnia krucjata, o jakiej będę wspominał, to krucjata numer 4. Jest to krucjata, której no nie sposób ją zrozumieć. Podczas czwartej krucjaty niejednokrotnie dochodziło do rzezi ludności również chrześcijańskiej, ponieważ od czwartej krucjaty krzyżowcy zaczynają mieć problem z zaopatrzeniem, to znaczy z finansowaniem. Krucjata dziecięca, 1212 rok. Zdruzgoceni porażką czwartej krucjaty, krzyżowcy wysłali na statkach
swoje dzieci w założeniu, że osoba dziecka jako osoba niewinna, pozbawiona większości grzechów, będzie miała większe szanse w starciu z niewiernymi. Oczywiście ta matematyka nie zadziałała. Może za dużo. Ale tak najłatwiej to zrozumieć. Teraz jest dobry moment, żeby wspomnieć o wpływie krucjat w ogóle. Punktem wyjścia jest rok 1095, to właśnie pierwsza krucjata. Od wieku X do wieku XII możemy mówić o złotej erze islamu, czyli i w tym okresie świat Arabów, świat islamu zdecydowanie przoduje w osiągnięciach technicznych i w rozumieniu świata nad światem chrześcijańskim. Krucjaty w znaczącym stopniu przyczynią się do zatrzymania tego procesu, ściągając islam za mordę w dół. Bo Kościół jest kościołem walczącym. Ecclesia militans. Nie da się, no po prostu nic nie da się pozytywnego. Well, first of all, it's fun. God, old time religion. There is his cash in a coffee can, and he